Słuchowisko Morze Grzechów. Żeglarz wypływa na morze w poszukiwaniu upragnionej wyspy. Po wejściu na łódź rozpoczyna monolog. Wokół słychać szum wody. Dlaczego to mi przypadł cały ten trud? Gdybym nie mógł od razu zamieszkiwać raju na wodzie. Wszystko jest takie skomplikowane. Nie rozumiem, naprawdę, nie rozumiem. Mam już prawie 50 lat, a i tak muszę się męczyć. Po to, aby przestać się męczyć. Przecież to jest bez sensu. W tym wieku powinienem się wylegiwać na plaży, a najwidoczniej kij mi w nos. Do licha! Żeglarz wypływa na głębokie wody. Po kilku minutach swojej podróży napotyka małą wysepkę, chcąc odpocząć. Przepięknie tu. Mógłbym zostać na dłużej. Nic nie stoi na przeszkodzie. Stoi. No chyba, że ma pani tutaj jakiś dobry trunek. Ależ panie Filipie, oczywiście, że mam. Proszę się odprężyć i przestać się zamartwiać. Skąd zna pani moje imię? A właściwie, jak się pani nazywa? Lena, nie pamiętasz mnie? Niestety nie pamiętam. Muszę płynąć dalej. Żegnam. Tak właśnie żeglarz nie dał się zwodzić lenistwu i ruszył w dalszą podróż. Po jakimś czasie jego choroba morska dała się we znaki, więc musiał się zatrzymać na kolejnej wysepce, gdzie przywitała go ku jego zdziwieniu kolejna kobieta. Pamiętasz mnie, ukochany? Tak dawno nie zawitałeś w moich ramionach. Pamiętasz może dług, który mi pozostawiłeś? Pewnie nie, jak zwykle. Mówiłam, że naliczę z procentem. Miło mi, ukochana żeś. Myślisz, żebym zapomniał o podarku, jaki mi uczyniłaś? Skądże? Płynąłem tu, aby go spłacić, nawet z dodatkiem. Rzesz jak prostak, mój drogi. Od dawna wiem, co wita moje nogi, a to jedynie kłamstwo i procenty w kwocie niespłaconej. Dług i większy spłacisz, okłamując drogą chciwość, mądrzejszą od ciebie. Żeglarz próbuje odpłynąć, jednak na marne. Sztorm zbiera się u dzioba łodzi, która ciężar opiera na kasetce z pieniędzmi. Złote monety wyskakują jak poparzone pod ostrym spojrzeniem chciwości, która jedynie ubiera usatysfakcjonowany uśmiech i znika za kurtyną mgły. Następnym przystankiem na drodze mężczyzny okazała się także wysepka, jednak lekko mniejsza od wcześniejszych, które żeglarz spotkał na swojej drodze. Zauważył także, że szybkim krokiem zbliżała się do niego złość. Czekałem, tyle czekałem na twoje pojawienie. Jednak ty zawsze znajdowałeś sposób na ucieczkę tuż sprzed mych rąk. Nie sądzisz, że powinieneś już spocząć? Ha, propozycję to przedstawiono mi już nieraz. Za każdym razem wybierałem odmowę. I tym razem to zrobię. Wybacz mi, drogie panie, ale muszę wyruszać drogę. W drogę? W jaką drogę? Ta wyspa i tak na pewno nie istnieje. Nie ma sensu gonić za jakąś drobnostką, o której słyszało się tyle lat temu. Przecież oni wszyscy mogli cię okłamać. Tak, jestem pewien, że właśnie to zrobili. Najpierw opowiedzieli ci jakieś głupoty, potem zaczęli śmiać się za twoimi plecami. Nie rozumiesz, że dalsza podróż to szaleństwo? Żeglarz nie odpowiedział, czując, że dalsza rozmowa z kobietą nie przyniosłaby żadnych skutków. Postanowił zignorować słowa złości i wyruszył w dalszą drogę. O ile jej wypowiedź mógł zostawić bez odpowiedzi, o tyle wątpliwość zakradającą się do jego serca już nie. Co mnie jeszcze spotka w tej podróży? Pomocy! No cóż tym razem? Pomocy! Żeglarz rzucił topiącemu się mężczyźnie linę, którą wciągnie go na swoją łódź. Dziękuję za pomoc, jednak poradziłbym sobie sam. No to po co mnie łowić? A, dobra, nieważne. Co pan robi na środku morza, gdzie od jakiejś wyspy jest dość daleka droga? Morsowałem te mięśnie i ta uroda nie weźmie się znikąd. I skąd pan zaczął? Nie mam pojęcia. Ważne jest to, czy ma pan na tym paskudnym statku jakieś lustro,
Przecież muszę wyglądać dobrze w takim momencie. Ha, lustro. Nie, nie mam tu lustra. Masz wody, przyjrzyj się w niej, jeśli tak bardzo tego potrzebujesz. Kto by to widział, żeby nie mieć ze sobą lustra? Co za paskudny człowiek. Pycha, wychylając się, wpadła do wody. A gdy jej ciało miało z nią styczność, rozpłynęła się i nie było po niej śladu. Na twarzy żeglarza można było dostrzec lekkie zaskoczenie i równocześnie poirytowanie. Jego wzrok przez kilka minut był wpatrzony w wysokie fale. Wywołało to u niego niezwykle bolące wspomnienie o swej dawnej miłości, która nieustannie go raniła, ponieważ była wpatrzona jedynie w siebie i sądziła, że wszystko jej się należy, nie zwracając uwagi na uczucia jej adoratora. Na samą myśl o niej żeglarz zagryzł dość mocno wargę. Miał ochotę zrobić postój z butelką whisky, by powspominać dawne czasy. Jednak w ostatniej chwili schował emocje na bok i wyruszył w dalszą drogę, wiedząc, że nie powinien rozdrapywać starych ran, mając już żonę. Nieoczekiwanie na horyzoncie pojawiła się kolejna wyspa, obfita w trunki i jedzenie. Żeglarz udał się na nią i spotkał łakomstwo. Po stole snują się pączki i daktyle raki. Zjedz i napij się, mój bracie. Dziękuję, jestem bardzo spragniony. Napij się z imbryka herbaty. To wszystko jest dla ciebie. Pamiętaj tylko, że pozostać tu musisz. Zabierając coś z wyspy, stajesz się jej częścią. To niemożliwe. Nie mogę tu pozostać. Pragnę udać się w dalszą podróż. Spójrz tylko na te talerze. Owoce soczyste i świeże. Mięso pieczone. Jajka smażone. Nic bardziej smakowitego nie jadłeś. Nikt kogoś nie. To wielka pokusa. Ale musisz się jej oprzeć i kierować się swoim celem. Żegnaj łakomstwo. Żeglarz od razu po powrocie na statek poczuł ogromne zmęczenie. Próbował z nim walczyć, jednak był tak zmęczony, że po kilku minutach usnął. Ujrzał przed sobą piękną, młodą kobietę w dość skąpym stroju, która zaczęła podążać wolnym krokiem do jego kajuty. Zaskoczony mężczyzna podążył za nią. Oj, całkiem tu przyjemnie. Kobieta przechadza się po kajucie, po czym kładzie się na łóżko. O, jakie wygodne. Ej, co ty robisz na moim statku? Kim ty jesteś? Mogę być kim zechcesz. O, jak tu gorąco. Powiedziała kobieta, ściągając z siebie sweterek. Taki samotny żeglarz. Potrzebuje odrobiny bliskości. Cóż to za propozycje? Moje serce jest oddane tylko jednej kobiecie. Mojej żonie, odejdź. Gdyby twojej żonie zależało na tobie, to by tu była. Nigdy w ciebie nie wierzyła. A jestem tutaj i mogę być cała twoja, jeżeli tylko zapragniesz. Taka kobieta jak ja ma wiele zalet i przede wszystkim potrafię być ogromnym wsparciem. Sam nie wiem. Nie, jesteś piękna, wydajesz się dobra, jednak pozostanę wierny żonie. Wracaj tam, skąd przybyłaś. Rozumiem. Odparła smutnym głosem kobieta, po czym przybrała postać jego dawnej miłości. Wobec tego żegnaj. Zostań proszę. To ty kochana? Tak, ukochany. Zrozumiałam swoje błędy. Nie potrafiłam cię docenić. Proszę, abyś dał mi jeszcze jedną szansę. Dam ci bliskość, o której zawsze marzyłeś i wynagrodzę ci wszystko, przez co cierpiałeś. Nie wiem, co powiedzieć. Jednak myślę, że... Kocham moją żonę, jednak ty zawsze byłeś bliższa memu sercu. Proszę, podejdź bliżej. Poczekaj, musisz zrobić dla mnie jedną rzecz, dzięki której na zawsze będziemy mogli być razem. Wypij to i już zawsze będziemy razem. Cóż to jest? Pachnie jak... trucizna? W czym to niby ma pomóc naszej miłości? Nie myśl o tym w ten sposób. To jest moja ostatnia prośba do ciebie. Wiem, że było ich wiele. Nie umiem ci tego wszystkiego wytłumaczyć. To naprawdę długa historia. Proszę, wypij to. Wszystko ci opowiem. Obiecuję, że przy mnie poczujesz się, jakbyś był 3 metry nad niebem. Mężczyzna wpatruje się w oczy kobiety. Zauważa, że pomimo niemal identycznego podobieństwa do swojej ukochanej,
Jej oczy są inne. Nie jesteś Laną. Nie wiem, co w ogóle sobie myślałem. Ona nigdy do mnie by nie przyszła. Ach, to naiwne stare serce. Pamiętam, co mi powiedziała na koniec. Że nie potrzebuje takiego nieudacznika i biedaka jak ja. Powiedziała również, że luksusy w jej życiu pełnią ważny element życia i nie zamierza zmieniać stylu swojego życia dla takiego łachudry. To już nieważne. Idź precz! Jego ukochana zamienia się w odrażającą postać, która wydaje z siebie przerażający krzyk i znika. To była nieczystość. Żeglarz w tym samym momencie się budzi. Na pokład statku wlewa się ogromna ilość wody. Jest sztorm. Żeglarz jest sfrustrowany całą sytuacją. Jest ciemno, błyska, fale są wzburzone, a łódź przecieka. Sytuacja ta pozostawia po sobie wiele do życzenia oraz wiele szkód. Nie mogę zginąć! Nie mogę! Po prostu nie mogę! Nie mogę zginąć dla Hany. Dla Hany wszystko zrobię. Po tych słowach sztorm magicznie się uspokoił. To był niesamowity widok. Jakby nagle ktoś zlitował się nad zagubionym żeglarzem Filipem. Łódź i tak była zniszczona, więc aby ją naprawić, musiał zatrzymać się na większej wyspie. Gdy udało mu się do niej dopłynąć, zauważył łódź. Piękną, z pięknymi masztami, ozdobionymi prawdopodobnie pozłacanym haftem, z naprawdę brawurowo wykonanym bocianim gniazdem i fenomenalnie prezentującym się ptasim dziobem. Oniemiał. Żeglarz po prostu oniemiał. Podszedł do pokaźnych rozmiarów łodzi, a raczej można rzec statku, i zaczął go oglądać z każdej strony. Nagle zauważył mężczyznę, który siedział z boku i wszystko obserwował. Czego chcesz, łajdaku? Przyszedłeś podotykać? To jedyne, co możesz zrobić. Chciałem tylko pooglądać. Moja łódź się zepsuła i chciałem obejrzeć twoją. Jasne, jasne. Chciałbyś być na moim miejscu pewnie. Piękne kobiety, mnóstwo alkoholi, podróże. Wiedz, że nigdy nie będziesz. Jesteś nikim. Ha! Myślisz, że chciałbym być taki jak ty? Dobra sobie. Mam wszystko, czego potrzebuję. Stabilizację w życiu. Nie potrzebuję robić siebie durnia przy pierwszej napotkanej kobiecie, a potem skończyć z nią tak, jak ty z nią skończyłeś. Jesteś żałosny. Brawo, brawo. Bravissimo. Jestem z ciebie dumny. Nie poddałeś się. Możesz pożyczyć moją łódź. Zdałeś. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Jak się okazało, mężczyzna był uosobieniem zazdrości. Żeglarz wsiadł w łódź mu udostępnioną i ruszył w dalszą podróż. Na horyzoncie spostrzegł ogromną wyspę. To niemożliwe! Niemożliwe! Nareszcie! Jaka jest piękna szata roślinna. Widać ją z daleka. To już koniec. Koniec mojego męczeństwa. Niesamowite. Przez całą drogę żeglarz był już cicho. Gdy wysiadł z łodzi i stąpał swoimi bosymi stopami po gorącym piasku, a następnie rzucił się na kolana, usłyszał głos. Kochanie, lekarz, on się obudził. Przybiegł lekarz i zaczął sprawdzać stan mężczyzny. Po jakimś czasie mógł już go zostawić wraz z żoną sam na sam. Aj, co się właściwie stało? Byłeś w śpiączce. Siadłeś w samochód po naszej kłótni. Byłeś pijany. Już tutaj jestem. Przepraszam. Nie wierzę, że tak jest naprawdę. Że nie ma tutaj ze mną mojej łódki. Jakiej łódki? To już inna historia. Na inną okazję. Obiecuję ci, że teraz będzie lepiej. I tak właśnie śpiączka pana Filipa stała się czasem do refleksji i zmienienia trybu życia na lepszy. W słuchowisku udział wzięli Julia Bazylewicz jako narratorka, Aleks Jakuszew jako Filip Żeglarz, Julia Walszewska jako żona i lenistwo, Weronika Wierzbicka jako chciwość, Wiktor Nurek jako złość i zazdrość, Maciej Ludwiński jako pycha, Nikolas Purek jako łakomstwo, Izabela Ostaszewska jako nieczystość.